Witam, witam. Na starcie prosił was o lajka, like, subskrypcję, jakieś mil komentarz, jeżeli oczywiście materiał wam się spodoba. W dzisiejszym materiale streszczenie szczegółowe przedwiośnia. Na starcie autor przedstawia nam głównego bohatera Cezarego Barykę. Jest to syn Sewryna Baryki i Jadwigi Dąbrowskiej. Jadwiga nie odnajduje się w świecie rosyjskiej rzeczywistości, mimo że wiele lat mieszkał za granicą. To dalej nie potrafi mówić po rosyjsku. Wygląda tak jak typowi Polacy pracujący w Anglii 15 lat i mieszkający na skłocie. Natomiast ojciec Cezarego, Seweryn, mimo tego, że nie ma jakiegoś specjalnego wykształcenia, to bez problemu piął się do góry po szczeblach kariery, zdobywając świetną robotę w Baku, taka mieścina w Rosji. Mimo tego, że fakt faktem tęsknił za Polską, to nie chce do niej wracać. Dobra kasa i ciepła posadzka trzymają go w rosyjskim Baku. Jego największym hobby jest zbieranie książek, a najbardziej ceni sobie pamiętnik z wojny 1831, w którym to jest zmianka o jego przodku Grzegorzu Baryce – Pamiętajcie o tym, bo babki od polskiego mają pierdolce na punkcie tego pamiętnika. Kurwa, nie wiem, jakieś zboczenie zawodowe, chyba, ale mniejsza. Wracając, rodzice Cezarego inwestowali w swojego ukochanego czarusia. Każdy grosz, dosłownie, każdy grosz na edukację swojego syna. Choć nie mieli ich mało, to edukacja dziecka była dla nich najważniejsza. Co sprawiło, że chłopak umiał lepiej mówić po rosyjsku niż po polsku. Przedwiośnie składa się z trzech części. Pierwsza nazywa się Szklane Domy. Rozpoczyna się ona od wybuchu wojny. Sewery Zostaje powołany na front. Cezary wraz z matką odprowadzają go na statek w Astrachaniu. No i stary wyjechał To Cezary zaczął dokazywać W swojej miejscowości Wiecie, nie było starego na chacie To po prostu chłopak się rozpuścił jak dziadowski bicz Wraz z kolegami robił dymy w baku Świece i takie różne rzeczy A po powrocie do szkoły wagarował I pyskował do nauczycieli Nie podobało się to matce, ale no niestety Nie miała jakiegoś dużego wpływu na syna W samotności wspominała swoją miłość z Polski Szymona Gajowca Syn bez opamiętania wydaje pieniądze pozostawione przez ojca Kasa była zastawiana na wszelki wypadek Na jakąś czarną godzinę no, gdyby Seweryn nie wrócił z frontu. Jednak w listach matka nie skarżyła się na syna. No, ale nie przeszkadzało to Baryce, by za hajs ojca bolować. Aż do momentu, kiedy to przestały przychodzić listy z frontu. Nikt nie wiedział, gdzie jest Seweryn. W roku 1911 wybuchła rewolucja. Cezary bardzo optymistycznie do niej podszedł. Wydarzenia, które go toczały, bardzo mu się podobały. Bierze udział w manifestacjach, do tego dostał wilczy bilet do każdej szkoły w Rosji, który nie pozwala mu już więcej się uczyć. Ale Baryka miał to, szczerze mówiąc, kolokwialnie wyjebane, ponieważ już nie chciał się uczyć dalej. Chłopak był teraz rewolucjonistą i mu to szczerze mówiąc, letało około y, CH. I do tego. Idiota w imię idei oddał cały ukryty skarb, który miał zaspokoić potrzeby życiowe rodziny, no, na rzecz właśnie rewolucji komunistycznej. Jednak, w przeciwieństwie do Cezarego, matka miała odrobinę większy iloraz inteligencji i przeniosła część skarbu do innej skrytki. Baryce rewolucja się już znudziła, kiedy to ich dom został zajęty przez komunistów. A do ich właśnie domu wprowadziła się masa ludzi, a Cezary z mamą zostali zakwaterowani w jednym pokoju. Typowa kawiorowa lewica. Cezary zobaczył, że matka bardzo się poświęca, żeby miał cokolwiek do jedzenia. Była wymęczona i wycięczona. Zbliżył się do niej i zaczął jej pomagać. Cezary... Dowiedział się od urzędnika, że jego ojciec nie żyje, jednak nie powiedział tego matce, ponieważ ta nie chciała, żeby. ponieważ nie chciał, żeby ta się załamała, prawda? Często wyczkiwali oni ojca na przystani, do której przy... przybijały statki. Pewnego razu matka zauważyła pięć kobiet w wachmanach. Jadwiga zaprosiła je do siebie. Okazało się, że są to księżna z księżniczkami. Księżna miała oplątaną wokół nogi cenną biżuterię, która sprawiała jej bardzo mocny ból. Barykowa powiedziała, spoko mordo, połóż się na piecu, nikt tu ci jej nie zabierze przecież. No i się przeliczyła. W nocy przeszła rewizja i zebrała skarby, jak i kobiety, a Barykową skazano na ciężkie roboty, przez które wykitowała. Tak. Matka została pochowana na cmentarzu w zbiorowej mogile dla kontrrewulcjonistów. Co lepsze? Odjebali jej palca z pierścionkiem. Tak, trupowi. Komunizm jest dobry. W Baku dochodzi do wojny pomiędzy tatarami a Ormianami. Cezary nie dojada i żyje w totalnym ubóstwie. Został zatrudniony do zakupywania zwłok. Tam spotkał się ze swoim ojcem. Ojciec żył, ale też wyglądał jak trzy ćwierci do śmierci. Cezary odżył i postanowił, że ucieknie razem z ojcem do Polski. Zbierał pieniądze i udało mu się załatwić fałszywe papiery. Trefili pierw do Moskwy. Seweryn opowiada Cezaremu o szklanych domach, jakie znajdują się w Polsce. Cezary uważa, że tata ściemnia. W Moskwie barykowie odbierają walizkę od kumpla Seweryna, w której jest książka o przodku, no i, no i wydarzyła się taka też przypałowa sytuacja, bo w Moskwie też ich okradziono, przez co musieli trochę popracować. Kiedy pojawił się pociąg do Polski, okazuje się, że jest przeładowany. Udało im się do niego wskoczyć tylko i wyłącznie dzięki nieznajomemu, który ich wpuścił. Jednak nie była to pierwsza klasa pociągu za granicą, ale bardziej typowy pociąg w relacji Białystok-Psztymie Dolne. Beznadziejne warunki oraz fakt, że podróż trwała bardzo długo. Do tego była zima, i wszystko zakończyło się śmiercią Severna. Cezary. W pojedynkę dotarł do Polski. Przed granicą wszyscy opuścili pociąg i ruszyli na piechotę. Rozpoczęło się przedwiośnie. Pierwsze wsie, które Cezary zobaczył w Polsce, nie urywały dupy. Były pełne błota i brzydkie. Trochę się rozczarował, bo nigdzie nie było tych szklanych domów. Część druga. Na Włoć. Cezary dotarł do Warszawy trafił pod opiekę Szymona Gajowca, który się kiedyś w jego matce bujał. Szymon zapewnił mu ciepłą posadę, a sam Cezary rozpoczął studia medyczne. Ślanka nie trwała długo, wybuchła wojna polsko-bolsławicka, baryka, tak jak jego kumple postanowili wyruszyć na front. No, i cóż, okazało się, że Cezary jest dobrym żołnierzem. Raz uratował kumpla, który został podźgany i pobity przez Sowietów i porzucony w lesie. Cezary go odnalazł i sprowadził do obozu. Hipolit, bo tak się nazywał, zapamiętał przysługę kumpla i po wojnie zaprosił go do swojego rodzinnego domu w na Niedaleko Częstochowy. Kiedy z pociągu przesiadli się do bryczki, postanowili trochę podriftować wozem, który się wywrócił. Nikomu się nic nie stało. Mieszkańcy na Włoci przywitali ich z radością, wszyscy dobrze się bawili, Hipolit przedstawił barykę towarzystwu. Cezary był wypyty. Przez gości o swoje życie, rodziny TP. Niejaka Okrzyńska zauroczyła się gościem. Następnie Karolina opowiada historię swojego życia. Jej rodzice zostali zabici przez bolszewików, a jej majątek został rozgrabiony. Następnie Cezary gada z Hipolitem, i zastanawia się, czy by tutaj nie zostać na stałe i zapoznać się z życiem chłopów. Hipolit go wyśmiał, stwierdził, że to nie ma sensu. I że mu to nie przystoi, takie coś. Następnie odbył się piknik charytatywny, w którym to Cezary brał udział, spotkał tam Karolinę, z którą zaczyna flirt, który przeradza się w romans. Niespodziewanie Karolina zostaje otruta, wszyscy uważają, że to Okrzyńska, która była zazdrosna. Raz po awanturze Baryka został wyrzucony z domu i postanowił wrócić do Warszawy. Tym samym wraca na studia, no i gada z Gajowcem o polityce. Szymon Gajowiec woli stopniowe reformy, a Baryka to rewolucjonista, dla którego musi być teraz. Następnie Cezary udaje się na spotkanie, na którym Antoni Lulek podsyca w Cezary nienawiść do klas wyższych. Argumenty do niego nie trafiają i opuszcza posiedzenie. Następnie Cezary bierze udział w manifestacji. Na końcu książki Baryka odłącza się od tłumu i to jest taki znak szczególny, że on tłum idzie w jedną stronę, a na drugą stronę. I w zasadzie to tyle z tej książki. Mam nadzieję, że się podobało.